W okresie międzywojnia istniało w Polsce 13 oddziałów tego rasistowskiego gangu. Na czele jednego z nich stał wiceprezes polskiego dystryktu, słynny Józef Hieronim Rettinger. To ten sam, który stał się plastrem generała Sikorskiego. Podróżował z nim wszędzie, a opuścił tylko na czas podróży generała na Bliski Wschód. Skąd w drodze powrotnej, wódz naczelny został zamordowany w lipcu 1943 roku w katastrofie gibraltarskiej. Tu mamy odnośnik i czytamy: Zobacz, Henryk Pająk, Rettinger, Mason i Agencjonizmu oraz dwa pogrzeby, jeden wstyd. Wydawnictwo Retro 2011 rok. Prezydent Mościcki zdelegalizował w 1938 roku wszystkie tajne organizacje. Głównie masonerię, w tym zakon Nightbridge. Prezydent Lech Kaczyński uroczyście reaktywował polskojęzyczny oddział Nightbridge, nazywając decyzję prezydenta Mościckiego niefortunną. Aby wysłuchać całej części, zapraszam na linki, które są pod nagraniem lub do ściągnięcia. To będzie trzeci najniższy link.